Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek drugi dotyczący interpretacji badań laboratoryjnych. W tym odcinku chciałabym przedstawić Państwu, jak wygląda sprawozdanie z przeprowadzonych badań w laboratorium, co się na nim znajduje oraz jak to odczytać. Bez względu na to, gdzie Państwo wykonujecie badania, czy dostaniecie wynik w formie A4, A5, na papierze koloru niebieskiego, zielonego czy nawet różowego, to pomimo tych drobnych różnic powinniśmy znaleźć pewne wspólne mianowniki, które teraz właśnie omówię. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań w laboratorium, kolokwialnie nazywane wynikiem, to wizytówka każdego laboratorium. Nie dziwi zatem fakt, że musi rzucać się w oczy logo laboratorium wykonującego badanie, jego nazwa, adres, dane kontaktowe. Każdy wynik opatrzony jest unikatowym numerem zlecenia oraz bardzo często kodem kreskowym, który występuje w laboratoriach wyposażonych w informatyczny system do zarządzania pracą laboratorium. Na wyniku znajdują się takie informacje jak dane płatnika. Płatnikiem może być pacjent, który opłaca badania, lub przychodnia, szpital, inny ośrodek, gdy badania są refundowane np. przez NFZ. W przypadku, gdy jest to szpital, również znajdzie się informacja dotycząca oddziału, lekarza zlecającego, a także kto jest odbiorcą wyniku. Do ważnych informacji należy data zlecenia oraz data i godzina pobrania materiału do badań oraz informacje, które dotyczą pacjenta, na które opiewa dane zlecenie. Oczywiście do tych danych należy imię i nazwisko, adres pacjenta, często również dane takie do kontaktu, telefon, adres e-mail oraz bezwzględnie numer PESEL, potem data urodzenia, która z niego wynika oraz płeć. Jako ciekawostkę mogę podać, że informacja o płci zawarta jest w numerze PESEL, gdyby oczywiście imię i nazwisko pacjenta nam tego nie sugerowało. Są dwa wyjątki od tej reguły. Są to noworodki, dla których nie został jeszcze ustalony numer PESEL oraz obcokrajowcy, dla których taką informacją zastępczą są dane z paszportu. Główną część naszego wyniku stanowią oczywiście wyniki naszych badań. Pod słowem badanie kryje się nazwa badania, parametru. Jest to nazwa zlecanego badania. Często zdarza się, że to samo badanie w różnych laboratoriach widnieje pod inną nazwą i niektóre badania są wieloparametrowe, np. morfologia krwi czy elektrolity. Wynik badania wyrażony jest w formie liczbowej lub opisowej. W przypadku formy liczbowej, czyli matematycznej, może to być wynik ilościowy, który podaje nam dokładną wartość wyniku tej konkretnej cząsteczki badanej w laboratorium. Półilościowy określa nam przedział wartości, w którym znajduje się oznaczony parametr, na przykład poniżej jakiejś wartości lub powyżej. Mogą być również wyniki jakościowe, które określają obecność lub brak obecności oznaczonego parametru. I wtedy możemy uzyskać takie informacje dotyczące wyniku jak pozytywny czy negatywny, dodatni czy ujemny, reaktywny czy niereaktywny, obecny czy nieobecny. Warto tutaj dodać, że wynik pozytywny, czyli tak samo jak dodatni i reaktywny, oznacza, że coś jest obecne. To oznacza, że wynik nie jest dobry. Jednostka miary zależy od wybranej metody do oznaczenia danego parametru przez laboratorium, ale mogą na to wpływać również inne preferencje. Zakres referencyjny to nic innego jak zakres wartości prawidłowych. Dokładnie jest to przedział między wartością minimalną, która wyznacza dolny zakres referencyjny, oraz wartością maksymalną, która wyznacza górny zakres referencyjny. Jeżeli nasz wynik wykracza poza ten przedział, oznacza, że jest nieprawidłowy. Proszę pamiętać, że wartości referencyjne mogą różnić się między laboratoriami, na co wpływ ma chociażby wybór metody oznaczenia czy stosowana aparatura. Oraz ostatni element, który bardzo często pojawia się już teraz przy badaniach, to jest tak zwana flaga lub laboratoryjna interpretacja wyniku. Wyrażona jest poprzez literkę H z angielskiego high, czyli wysoki, oraz literkę L z angielskiego low, czyli niski. W przypadku przekroczenia górnej granicy normy dla danego parametru pojawi się literka H, natomiast w przypadku przekroczenia dolnej granicy normy pojawi się literka L.
Czasami diagnosta wykonujący badania może dodać komentarz pod danym wynikiem, ale mogą również się pod nim znaleźć pewne zalecenia czy rekomendacje, na które warto zwrócić uwagę. Każdy wynik wydany przez laboratorium musi być opatrzony pieczątką oraz podpisem osoby upoważnionej do autoryzacji wyniku. Jeżeli jest to wynik online, to taki dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. Żeby sprawdzić, czy nasz diagnosta, który autoryzował wynik, posiada prawo wykonywania zawodu, musimy posłużyć się jego numerem prawa wykonywania zawodu i sprawdzić to na liście diagnostów. Ostatnią rzeczą, która pojawia się na wynikach, to informacje dodatkowe. Nie bez powodu użyłam tutaj najmniejszej czcionki. Wiemy już z bankowych dokumentów, że to, co jest najmniejszą czcionką, jest najważniejsze. Również jest w tym przypadku, jeżeli chcemy sprawdzić, jak działa nasze laboratorium pod względem jakości, to tutaj będzie wiele cennych informacji. Do każdego badania laboratorium powinno podać informacje dotyczące godziny i daty przyjęcia materiału, godziny i daty wydania wyniku, na jakim materiale dane badanie zostało zrealizowane, kto autoryzował to badanie i gdzie je wykonano, jeżeli nie wykonano tego badania w jednostce macierzystej, do której trafiło zlecenie. Te wszystkie informacje są dość istotne, gdy porównamy jeszcze je z datą zlecenia i godziną i datą pobrania materiału, możemy na przykład sprawdzić, czy dane badanie nie zostało przekroczone pod względem terminu stabilności dla tego badania. Ale to oczywiście, gdybyśmy chcieli bardzo już głęboko drążyć temat naszych wyników. No i ostatnią rzeczą to jest data i godzina wydruku. Jest to informacja może i ostatnia, ale dość istotna dla tych z Państwa, którzy odbierają swoje wyniki online, ponieważ ta data i ta godzina wiąże się z udostępnieniem tych wyników dla Państwa online. Mam nadzieję, że sprawozdanie z przeprowadzonych badań w laboratorium nie będzie już dla Państwa kłopotem. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam na kolejny odcinek, w którym zinterpretuję wynik badania glukozy. Do usłyszenia.